Dzień dobry. Panie Burmistrzu, znajdujemy się w Urzędzie... Urzędzie Miejskim w Środzie Śląskiej. Okay. Proszę mi powiedzieć, jak COVID zmienił życie w Urzędzie i pracę? Oj, daleko idąco, dlatego że musieliśmy się przede wszystkim dostosować do tych kwestii bezpieczeństwa epidemicznego, czyli mówiąc krótko, musieliśmy bardzo ograniczyć obsługę klienta, wręcz ją na pewne okresy zamknąć. Natomiast wiadomo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców, w pewnym czasie musieliśmy szukać rozwiązań, które pozwalają nam funkcjonować w tej sytuacji epidemicznej, ale w większym zakresie bezpieczeństwa. Jednym z takich elementów naszego działania był zakup, instalacja tych oto lamp UV z firmy Hard Media, które w przestrzeniach kluczowych, a taką jest na przykład tutaj ten przedsionek, taką jest na przykład punkt obsługi klienta, taką przestrzenią jest również główny korytarz przy sekretariacie. W tych właśnie przestrzeniach chcieliśmy zastosować tą technologię, która eliminuje, która neutralizuje te zagrożenia wirusowe, szeroko rozumiane, w tym oczywiście koronawirusa. Jesteśmy z tego zadowoleni, bo jest to jedna z tych innowacyjnych metod, dostępnych też finansowo dla takich jednostek jak Urząd Miejski w Środzie Śląskiej, przedszkola czy żłobki. I takiego globalnego zakupu dokonaliśmy, bo w naszej gminie nabyliśmy łącznie od firmy Hub Media 10 takich urządzeń, które pracują zarówno w Urzędzie Miejskim, w tym segmencie, w segmencie drugim, a także w naszych 5 przedszkolach i żłobkach. To jest właśnie forma dostosowania się do tej nowej rzeczywistości, która umożliwia zwiększenie bezpieczeństwa, ograniczenie zagrożeń, a jednocześnie kontynuację tej obsługi klienta ograniczonej, którą musimy realizować. Panie Burmistrzu, w aglomeracji wrocławskiej jest 21 gmin zrzeszonych. Burmistrz był jedną z pierwszych gmin, która zakupiła u nas urządzenia. Dzisiaj z tego rankingu aglomeracji 18 podmiotów jest naszym klientem. Burmistrz był, można powiedzieć, jednym z pierwszych, tak jak powiedziałem wcześniej, ale pierwsze lampy trafiły przede wszystkim do żłobków i do przedszkoli, tak. I to było bardzo nowatorskie, to przyznaję. Tak, to było nowatorskie i zaskoczyło pozytywnie bardzo rodziców i obsługę tych placówek przedszkolnych i żłobkowych i jednocześnie ograniczając ryzyka, bardzo dobrze wizerunkowo wpłynęło, bo to jest tak naprawdę dowód na to, że my jako gmina Środośląska dbamy o ten reżim i używamy do tej dbałości technologię polską, która jest dostępna, która jest mobilna i która, można powiedzieć, daje nam wszelakie i korzyści, wartość dodaną. Czujemy się bezpiecznie. Dziękuję.